Hanko, Hanko, żebyś wiedziała, jaką mam ochotę na dynię. Tak, dynia maczana w miodzie leśnych pszczółek to prawdziwy przysmak. A więc Rumcajs postanowił wybrać się po dynię. Najbliżej było do pola pod Zawojcem. Nim tam jednak doszedł, spotkała go taka przygoda. To wzywała pomocy Kawka, która uwięzła w cierniach. Bez obrazy, ale ktoś tutaj jest gapo. A Kawka mrugnęła do niego sprytnie okiem i odpowiedziała: Bez obrazy, ale ktoś tutaj jest gapo. Ha, cóż innego może powiedzieć taki ptak przedrzeźniacz? Rzekł Rumcajs i poszedł po dynię. Rumcajs zerknął bokiem na dynię, a tam po drugiej stronie Jiczyński sołtys Fistuła. Więc widzisz, Rumcajs, w końcu cię złapałem. I to przy dyniach. A toś mnie sołtysie urządził. A toś mnie sołtysie urządził. No. Powtórzyła sprytna Kawka i już jej nie było. Sołtys zaprowadził Rumcajsa do najcięższego więzienia, jakie wówczas było w Jiczynie. A więc, Rumcajs, siedź sobie na zdrowie w tym więzieniu. Hanka tymczasem siedziała w domu nad garncem miodu leśnych pszczółek i czekała na dynię. A Rumcajsa jak nie ma, tak nie ma. Aż tu nagle zjawia się Kawka, sprytny ptak, i powtarza Hance. A więc, Rumcajs, siedź sobie na zdrowie w tym więzieniu. Cajs, jesteś tam? Woła sołtys Fistuła. Tak, jestem tutaj. A po chwili znowu pyta. Rumcajs, jesteś tam? Tak, jestem tutaj. Odpowiedział za Rumcajsa sprytny ptak przedrzeźniacz. W tej samej chwili odezwała się pod okienkiem Hanka. Rumcajsieńku, jesteś tam? Tak, jestem tutaj. Och, biedny Rumcajs, och. O, tak chyba. Jak to do 100 000 kartaczy. Do 100 000 boczek w ruchu. Jakie mocne, jakie mocne. Niech mnie kule biją, niech mnie kule biją. Rumcajs, jesteś tu. A zza filaru odpowiedziała Kawka głosem Rumcajsa. Jestem tu. A powiedz, czy jesteś tu naprawdę? Jestem tu, naprawdę. Rumcajs, jesteś tam. Jestem tam. Powiedział sprytny ptak głosem Rumcajsa. Muzyka
Rumcajsowi i Hance było tak słodko, kiedy się spotkali, że już na żadną dynię z miodem nie mieli ochoty. Dobranoc!